Cześć kochani, dzisiaj zimowe triki obuwnicze. Powiem Wam o paru fajnych takich mykach, jak sobie radzić w zimie. I wiadomo, że takich trików w internecie można znaleźć pełno. Można sobie, nie wiem, wyciąć wkładkę do butów ze starego swetra i tym podobne rzeczy, ale ja Wam powiem o takich trikach, których raczej nigdzie nie znajdziecie. Także zapraszam do oglądania. Zaczęłam mówić o tej wkładce, to rzeczywiście po internecie krąży pełno informacji, że można sobie wyciąć wkładkę z jakiegoś tam filcu. No kto trzyma filc w domu? Chyba nie każdy. Z jakiegoś starego swetra, kożucha i tak dalej. Okej, to jest wszystko fajnie. Ale jest jeszcze jedna rzecz, której możemy z powodzeniem użyć. Folia aluminiowa spożywcza. Folia aluminiowa spożywcza ma taką właściwość, że ma dwie różne strony. Jedna ze stron, błyszcząca, utrzymuje temperaturę, natomiast ta bardziej matowa przepuszcza ją. Znając te podstawy, możemy bardzo łatwo zrobić sobie właśnie wkładkę do butów. Oczywiście to jest takie rozwiązanie awaryjne. No czasem jest tak, że akurat w tym danym momencie musimy wyjść. No nie jesteśmy w stanie lecieć do sklepu specjalnie po wkładki ocieplane. Oczywiście takie są najlepsze, ale mamy folię aluminiową. Więc co robimy? Wycinamy sobie tą folię tak jak należy, mniej więcej do kształtu tam wkładki. Wiadomo, że to jest miękka folia, można ją sobie też pozaginać i włożyć pod naszą główną wkładkę. To jest fajne rozwiązanie, jeżeli mamy dosyć ciasne buty i nie możemy dołożyć kolejnej tam paromilimetrowej warstwy, bo by nam było po prostu za ciasno. Można takiej folii użyć jedną warstwę, można użyć dwie, trzy warstwy, ale ważne jest właśnie to, żeby ta błyszcząca strona była od strony naszej stopy, czyli od wewnątrz, wtedy ta temperatura w bucie będzie bardziej utrzymana. Drugi trik to jest trik, o którym mówiłam 3 lata temu i to był chyba drugi film na moim kanale w ogóle, ale mało z Was do tego filmu dociera, a to jest naprawdę świetny sposób. Chodzi mi o odsalanie butów zimą. Czasami na butach powstają takie bardzo nieestetyczne plamy z soli. Wiadomo, jak się zaczyna ten okres, kiedy pada śnieg, kiedy jest ślisko, często wszystko jest sypane właśnie solą. I ta sól razem z wilgocią wsiąka w nasze buty. Jak sobie z tym poradzić? Oczywiście tak tutaj też w internecie znajdziecie pełno rzeczy, które nie do końca moim zdaniem się sprawdzają, ale ja mam sposób zaczerpnięty z mojej pracy zawodowej, który jest właśnie świetny i niezawodny. I co robimy? Bierzemy na przykład trochę papieru toaletowego. Ważne jest to, żeby papier, który weźmiemy, przede wszystkim był w miarę miękki, bo on będzie musiał się tak ściśle na bucie ułożyć i żeby nie farbował, bo nie chcemy, żeby nam na przykład zostały literki z gazety na butach. Więc bierzemy taki papier i mokrą, wilgotną gąbkę. I obkładamy całego buta topując tą gąbką, tak jak pokazałam w tamtym filmie, możecie tam dokładnie wejść i wszystko zobaczyć po kolei, tak żeby cała powierzchnia buta właśnie była obłożona tym papierem i namoczona. Nie za bardzo, nie za mało. Robimy dwie warstwy czegoś takiego, albo nawet trzy i czekamy. Odstawiamy buty do wyschnięcia w temperaturze pokojowej, nie stawiamy ich raczej przy kaloryferze, bo wtedy odparowywanie wody razem z tą solą będzie za szybkie i sól nie zdąży wyjść. Więc czekamy. I po czasie odpowiednim, jak już nam ta, że tak powiem, skorupka wyschnie, bo to się zrobi z tego skorupka, ściągamy wszystko z buta i okazuje się, że tych plam już nie ma. Możemy przejść do dalszej części konserwacji obuwia, czyli na przykład do impregnacji. Pamiętajcie tylko o tym, że nie tylko papier może zafarbować, mogą też zafarbować troszkę Wasze buty. Czasami jest to bardzo nieznaczne, na przykład przy skórzanych, zwykłych, licowych butach może troszeczkę zostać barwnika z obuwia na tym papierze, ale to nie jest problem, bo mi też się to zdarzyło. Chodzi tylko o to, żeby nie zostały właśnie jakieś nieestetyczne odbarwienia, więc jeżeli macie na przykład, nie macie pewności co do tego, jak zareaguje Wasze obuwie, możecie w jakimś takim malutkim, niewidocznym w miarę miejscu sobie to spróbować i zobaczyć, czy po prostu ten but Wam też nie barwi. Ale metoda jest świetna, jest niezawodna, ja ją zawsze stosuję i serdecznie Wam polecam. Trzeci zimowy trik obuwniczy dotyczy suszenia obuwia. W zimie jest tak, że wchodzimy z tego śniegu z mokrymi butami i nagle na podłodze robią się plamy, brud,
I trzeba to wszystko cały czas wycierać. A rozwiązanie jest bardzo proste. Jeżeli macie w domu na przykład starą tackę, która już do niczego Wam nie jest potrzebna, czy taką podstawkę, podsuszarkę na przykład do zmywania naczyń, która nie jest Wam potrzebna, bądź cokolwiek podobnego, to na czymś takim, właśnie na takiej tacce, rozkładamy na przykład, uwaga, kamyczki, jakiekolwiek kamyczki. Mogą być takie ozdobne, które można kupić w sklepach, wiadomo, wsypać sobie do jakiegoś tam flakoniku. Mogą być zwykłe kamyki, które przyniesiecie z zewnątrz. Ja na przykład używam takich plastikowych, dużych kulek do zabawy, którymi moje dziecko się już nie bawi, ale tego też spokojnie możecie użyć. I wkładamy to wszystko płasko właśnie do tego naszego pojemnika i stawiamy na tym buty. Wtedy buty nie brudzą nam podłogi, nie obciekają na żadną wycieraczkę, nie moczą nic, tylko po prostu spokojnie sobie obciekają, wysychają, wszystko odparowuje bez dodawania nam zbędnej pracy. Co zrobić, jeżeli buty nam przemokły albo na przykład zwilgotniały trochę od potu? Wiadomo, że w zimie stopa może się w takich grubszych butach spocić. Co zrobić w takiej sytuacji? Oczywiście można to wnętrze wyłożyć gazetami i te gazety będą wodę wciągać. To jest bardzo popularny sposób, ale nie jest to żaden top life hack dla mnie. Ciekawsze jest użycie soli. Soli kuchennej w kryształach. Taką sól możemy włożyć na przykład do cienkiej rajstopki, takiej, wiecie, jakiejś podkolanówki, i włożyć to do wnętrza buta. Sól ma bardzo duże właściwości higroskopijne. To znaczy, że w przeciwieństwie do gazet, które wciągając tą wodę pozostają mokre, sól wchłania wodę w swoją strukturę krystaliczną. Na poziomie chemicznym po prostu ta sól nie jest mokra wtedy, tylko jest w dalszym ciągu sucha, a wszystko się wbudowuje od strony chemicznej właśnie w jej strukturę. Także to też jest bardzo fajny sposób. Też warto zwrócić na to uwagę. Tylko pamiętajcie, nie dawajcie sypkiej soli na przykład do cienkiej rajstopy, bo Wam się to wszystko w bucie potem znajdzie. Najlepiej właśnie tą sól w kryształach, która nie będzie się rozsypywać po wnętrzu buta. Co więcej, sól też świetnie pochłania zapachy, no i ma też takie właściwości troszeczkę antybakteryjne, więc jeżeli coś tam w tym bucie się spociło, coś tam się podziało, to też sobie z tym poradzi. Śliskie buty to też jest straszna zmora zimy. Najgorzej jest, jeżeli na przykład buty są nowe i są to jakieś kozaki czy botki, które mają płaskie podeszwy i po prostu mało się w nich nie zabijemy. Oczywiście możemy iść do szewca, żeby nam założył zelówki, takie mniej śliskie, czy zmienił fleki również, ale jeżeli nie mamy akurat w tym momencie możliwości pójść, a bardzo chcemy zrobić coś na już, to najprostszą rzeczą jest użycie pilnika do paznokci albo papieru ściernego, jeżeli go macie, i po prostu zmatowienie tej powierzchni podeszwy. O tym też mówiłam w takich trikach, powiedzmy, które kiedyś robiłam na niewygodne buty. Także zmatowienie podeszwy daje radę. Ostatni trik to jest taki trik trochę o butach, trochę o garderobie, ponieważ czasami jest tak, że zakładamy dżinsy, a na to na przykład kozaki. I te spodnie nam się zaczynają jakoś tak marszczyć, podwijać nieestetycznie i niewygodnie przede wszystkim. Co zrobić w takiej sytuacji? Rozwiązanie jest bardzo proste. Znajdujemy jakieś stare, nie wiem, stare szelki od biustonosza, coś takiego, takie odpinane, czy nawet jakiś kawałek gumy. I ważne, żeby to było elastyczne i troszeczkę się naciągało. I podszywamy sobie to, albo właśnie podszywamy od spodu spodni, od spodu nogawek, i wtedy, wiecie, wkładamy tą nogawkę, tam nam trzyma, nic nam się nie podnosi. Ale możemy to też zrobić w taki sposób, że użyjemy takich drobnych haftek i będzie to nam działać tak, że będzie sobie to można odpiąć. Będzie można to odpiąć, na przykład jeżeli gdzieś wejdziemy i oczywiście nie chcemy, żeby nam się spodnie na stopach trzymały na gumkę, a takie z kolei, które sobie przyszyjemy, możemy też w sumie zawinąć tam pod nogawkę i też tego nie będzie widać. I to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że film się Wam podobał i widzimy się następnym razem. Pa!